Ojciec nie był, jak Wy to mówicie, elastyczny. Walczył w oddziałach specjalnych Seiko Fugity. W 1940 roku Fujita miał 2,5 tysiąca żołnierzy w birmańskiej dżungli. To świetnie przeszkolona jednostka ninja. Jedynie 14 przeżyło. Ojciec był jednym z nich. Gdyby tylko mógł, pojechałby do Birmy. Zamiast tego, osiadł tu na stałe, założył szkołę walki i stworzył bezcenną kolekcję. Przepraszam, postaw tutaj. Cieszę się, że żyjesz. Dziękuję. Herbaty? Chętnie. Opowiedz, co się stało. Przepraszam. Postaw w środku. Co to jest? Twój nóż. Co oznacza ten symbol? Czemu pytasz? To? Żadnych przeprosin. Jaki jest Twój cel? Rosnąć w cieniu, kiedy wrogowie umierali? Nagranie wersji.